Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Maria jaw dziewictwa Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 sierpnia 1996 roku. Postanowienie zachowania dziewictwa, które możemy odczytać w słowach wypowiedzianych przez Maryję przy zwiastowaniu, jest tradycyjnie uważane za źródło i natchnienie chrześcijańskiej praktyki dziewictwa w dziejach kościoła. Święty Augustyn uznaje, że to postanowienie nie wynikało z posłuszeństwa Bożemu nakazowi, ale było ślubem złożonym dobrowolnie. Pozwoliło to ukazywać Maryję jako wzór dla świętych dziewic w całych dziejach Kościoła. Maryja poświęciła swoje dziewictwo Bogu, gdy nie wiedziała jeszcze, kogo ma począć w swem łonie. Uczyniła to, abyśmy naśladowali niebiańskie życie w ziemskim ciele na mocy własnego postanowienia, a nie z posłuszeństwa nakazowi, z wyboru miłości, a nie przemusu służby. Anioł nie żąda od Maryi, by pozostała dziewicą. To Maryja z własnej woli wyraża swój zamiar zachowania dziewictwa. W tym postanowieniu wyraża się jej wybór miłości, który prowadzi ją do całkowitego poświęcenia się Bogu przez dziewicze życie. Podkreślając spontaniczność postanowienia Maryi. Nie możemy zapominać, że źródłem każdego powołania jest inicjatywa Boga. Wybierając życie w dziewictwie, młoda niewiasta z Nazaretu odpowiadała na wewnętrzne powołanie, to znaczy na natchnienie Ducha Świętego, który ukazywał jej znaczenie i wartość dziewiczego daru z samej siebie. Nikt nie może złożyć takiego daru, jeśli nie czuje się wezwany i jeśli nie otrzymał od Ducha Świętego niezbędnego światła i mocy. Chociaż święty Augustyn używa słowa ślub, aby ukazać kobietom, które nazywa świętymi dziewicami najwyższy wzorzec ich życia, Ewangelia nie poświadcza, że Maryja złożyła formalny ślub, który już w pierwszych wiekach Kościoła był formą konsekracji i ofiarowania własnego życia Bogu. Z Ewangelii wynika, że Maria powzięła osobistą decyzję pozostania dziewicą ofiarowując swoje serce Bogu. Pragnie być Jego wierną oblubienicą i spełnić powołanie córy Syjonu. To postanowienie czyni z niej jednak pierwowzór tych wszystkich, którzy w Kościele postanowili służyć Bogu niepodzielnym sercem, zachowując dziewictwo. Ani Ewangelie, ani inne pisma Nowego Testamentu nie mówią nam, w którym momencie Maryja powzięła postanowienie zachowania dziewictwa, Jednakże z pytania, jakie zadała Aniołowi, jasno wynika, że w chwili zwiastowania ta decyzja była już w niej mocno ugruntowana. Maryja nie waha się powiedzieć, że pragnie pozostać dziewicą nawet w obliczu ofiarowanego jej macierzyństwa, przez co ukazuje, że jest to decyzja głęboko przemyślana. Istotnie Maryja nie wybrała dziewictwa, dlatego że spodziewała się zostać Matką Boga. Tego bowiem nie mogła przewidzieć, ale decyzja ta dojrzała w jej świadomości jeszcze przed zwiastowaniem. Możemy przypuszczać, że to dążenie było zawsze obecne w jej sercu. Łaska, która przygotowywała ją do dziewiczego macierzyństwa, z pewnością wywarła wpływ na cały proces rozwoju jej osobowości, podczas gdy Duch Święty od najmłodszych lat wzbudzał w niej pragnienie pełniejszego zjednoczenia się z Bogiem. Wielkie dzieła, jakich Bóg także dzisiaj dokonuje w sercu i w życiu wielu młodych ludzi, dokonały się przede wszystkim w duszy Maryi. Także w naszym świecie, mimo silnego oddziaływania kultury, która często jest powierzchowna i nastawiona na konsumpcję, wielu młodych podejmuje wezwanie, jakie niesie im przykład Maryi, i oddaje swoją młodość Bogu i służbie braciom. Taka decyzja jest nie tyle rezygnacją z wartości czysto ludzkich, ale raczej wyborem wartości wyższych. Mój czcigodny poprzednik Paweł VI stwierdza w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus, że kto przyjmuje z otwartym sercem świadectwo Ewangelii, spostrzega, iż wybór dziewictwa przez Maryję nie oznaczał odrzucenia żadnej z wartości stanu małżeńskiego, ale był odważną decyzją podjętą z myślą o całkowitym poświęceniu się miłości Bożej wybór życia w dziewictwie jest ostatecznie uzasadniony pragnieniem pełnego oddania się Chrystusowi szczególnie wyraźnie widzimy to w życiu Maryi choć przed zwiastowaniem nie jest tego świadoma duch święty wzbudza w niej wolę ofiarowania swego dziewictwa ze względu na Chrystusa pozostaje dziewicą, aby całym swym jestestwem przyjąć Mesjasza i Zbawiciela. Odkrywamy zatem, że dziewictwo Maryi ma wymiar chrystocentryczny, mający istotne znaczenie także dla dziewictwa przeżywanego w kościele, które znajduje najdoskonalszy wzór w matce Chrystusa. Jej osobiste dziewictwo, związane z boskim macierzyństwem, pozostaje co prawda faktem wyjątkowym, ale rzuca światło na każdą ofiarę dziewictwa i nadaje jej sens. W historii kościoła wiele młodych kobiet, pod wpływem kontemplacji wzniosłego piękna dziewiczego serca Matki Chrystusa, zapragnęło odpowiedzieć wielkodusznie na Boże powołanie, przyjmując ideał dziewictwa. W encyklice Redemptoris Mater przypomniałem, że takie właśnie dziewictwo, na wzór dziewicy z Nazaretu, jest źródłem szczególnej duchowej płodności, źródłem macierzyństwa w duchu świętym. Dziewicze życie Maryi budzi w całym chrześcijańskim ludzie cześć dla daru dziewictwa oraz pragnienie, aby pomnażał się on w kościele jako znak prymatu Boga nad wszelką inną rzeczywistością i jako prorocza zapowiedź życia przyszłego. Razem dziękujmy Bogu za tych, którzy także dzisiaj poświęcają wielkodusznie swoje życie Królestwu Bożemu przez dar dziewictwa. Zarazem jednak w wielu regionach, gdzie Ewangelia znana jest od dawna, hedonizm i konsumpcjonizm zdają się odciągać wielu młodych od życia konsekrowanego. Trzeba zatem prosić nieustannie Boga przez wstawiennictwo Maryi, o nowy rozkwit powołań zakonnych. Dzięki temu oblicze Chrystusowej matki którego odblask możemy dostrzec w twarzach licznych dziewic naśladujących dziś boskiego mistrza będzie nadal dla ludzkości znakiem bożego miłosierdzia i dobroci